Witam dziś serdecznie wszystkich na wycieczce. Dziś jest 27 lipca. Dziś wycieczkę zaczynam w Przelewicach koło Pyrzyc, czyli na ziemi pyrzyckiej. Chcę przejść szlakiem ziemi pyrzyckiej, pyrzyckiej czerwonym pana, który nazywał się Jason. I zwiedzić tutejsze okolice. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha. A tutaj, proszę, mamy od razu ciekawostkę, gniazdo z buciana. No. Tak jak mówiłem, jesteśmy w Przelewicach. I tutaj są pozostałości po folwarku, które się znajdowało w Przelewicach. Teraz tak. Ten folwark był własnością Augusta Borsing. Ten, który przed chwilą pokazałem, to jest, to była właśnie gówelnia. Produkcja spirytusu prowadzona była w czasach PGR i kontynuowana nawet jest obecnie. Pierwsza gówelnia powstała w pierwszej połowie XIX wieku. To właśnie ten budynek, który przed chwilą widzieliśmy. Teraz zobaczymy następne. A tutaj mamy spichlerz z 1912 roku. A to jest ta gorzelnia, co przed chwilą mówiłem. A z tej strony mamy oborę, w której znajdowało się od 400 do 450 sztuk bydła. I piękna alejka lipowa. A tutaj mamy były dom zarządcy całego majątku w folwarku. No, tu jeszcze jedna ciekawostka. Tu mamy pozostałości budynku, który był mleczarnią. A tam były stodoły na siano. A później był tu folwark. Od 1799 roku była to własność Augusta Henrycha von Borgstedta, urzędnika Ministerstwa Skrabu Prus. Von Borgstedt wybudował pałac i założył park angielski. Późniejsze dzieje ogrodu w Przelewicach wiążą się z historią wielkiej miłości księcia Augusta Pruskiego, bratanka króla Fryderyka Wilhelma. Więc tak, tytuł szlachecki jako August von Prywitz, córki bryńskiego kupca, z którą miał 7 dzieci. Dobra przelewickie zostały przekazane w 1843 roku zgodnie z testamentem księcia najstarszemu synowi Augusta z nieformalnego związku z Augustą Arendt, Ferdynandowi. Ostatnim właścicielem przelewic był Konrad von Borsing, współwłaściciel firmy August Borsing GmbH, członek niemieckiego towarzystwa dendrologicznego, który na bazie zaistniałego parku założył ogród dendrologiczny w 1923 roku. No a to mamy pałac zabytkowy, który pozostał po Borsingu. A tu idąc szlakiem Stanisława Jasona, jest to szlak ziemi pyrzyckiej, który ma 58 km jako cały. Mamy tutaj takie ładne widoki pomiędzy Brzeskiem a Przelewicami. Zresztą do Brzeska teraz się udajemy. Nadal idziemy sobie drogą. Ale co ja tu pokazuję? A nic takiego. Chciałem tylko pokazać, że tutaj pola są prawie, że tak powiem, bezkresne.
No, z jednego powodu. Pola na ziemi pyrzyckiej to czarnoziemy. I to najlepszego gatunku czarnoziemy. Podobno najlepsze w Polsce. Więc idealne tereny do upraw, które są wymagające. No i tyle. Ten żelak, który widzicie, to jest dawny szlak czerwony, ale ta droga, która tam była, po prostu zarosła. Teraz idę po prostu cierniskiem. A tutaj mamy takie zagłębienie i to jest ciek wodny. Zaczyna się w tym miejscu. Te pola wyglądają jak bezkresne. Tu macie ten strumień. Tam wzgórza. Ekstra. To jest za słaby zoom, ale mnie się wydaje, że ten budynek tam hen daleko to chyba Szczecin, ale mogę się mylić. Piękny widok. A ta góra tam to jest Brzeska Góra, ma 88 metrów nad poziomem morza. Ta droga podobno jest to droga świętego Ottona, który chrystianizował te tereny, czyli podbijał grody. I jest to droga właśnie ze Stargardu do Pyrzyc. A tu mamy taką tablicę. W tym miejscu na polskiej drodze mieszkańcy pierwotnego Breska, bo to nie było Brzesko, tylko Bresko, powitali biskupa Ottona i zaprosili do siebie, a było to 3.06.1124 roku. Taka ciekawostka. A teraz idziemy do byłego Breska, czyli dzisiejszego Brzeska. Pewnie tego nie będzie widać, ale trasa jest ogólnie mówiąc bardzo widokowa. Widać z oddali. Szczecin, wzgórza, Bukowe i Niemcy. Ciekawa brama do byłego cmentarza. A tu dochodzimy do sanktuarium Matki Boskiej Brzeskiej. Tam chodzi o figurę. Nie wiem, czy jest tam otwarte, czy nie. Kościół jest przepiękny. Zaraz się dowiemy. Jest otwarte. Jest to gotycka drewniana rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z początku XV wieku o wysokości 148 cm. Prawdopodobnie kopia kamiennej rzeźby Madonny z katedry w Rubece. Figura tego typu niewiasta apokaliptycznej stojącej na półksiężycu. Symbol władzy królewskiej.
8 km w godzinę. Ten odcinek 16,25 sekundy na kilometr. O, ja cię kręcę. Ale przepiękny. Został w XII wieku z ciosanego granitu. Patrzcie, jaki piękny. Rewelacja. Wszystkie elementy są bogato zdobione. Ambona renesansowa z baldachimem na południowej ścianie. Główny ołtarz Michała Hęca z Choszczyna. Bogato zdobiony rzeźbami polichromią. To jest pseudosklepienie i po bokach są polichromi. Są to aniołowie. Tworzy iluzję podziału na dwie nawy. Zostało to wykonane w 1697 roku. Michał Bach, samorodny talent. Zawodu pomocnik młynarski. Zawodu z powodu braku podbóru żebra. Przepiękny. No tu ciekawe zabudowania. Podobno te zabudowania szuchulcowe z XVIII-XIX wieku są tylko wyłącznie takie tutaj na ziemi pyrzyckiej, bo podobno mają ciemną kuchnię czy coś takiego, ale nie wiem, czy dobrze pokazuje, czy nie. Trudno mi powiedzieć. Także ogólnie mówiąc, dzisiejsze Brzesko, dawniej Bresko, no, wykopaliska potwierdzają istnienie osady już w IX wieku, a więź sięgają rodem do XII wieku. W 1124 roku przebiegała tędy ze Stargardu do Pyrzyc misja chrystianizacyjna biskupa Tona z Bandenburgu. Przed 1180 roku książę Kazimierz Dymiński nadał połowę posiadłości wsi kościołowi świętego Mikołaja w Lubinie, a w 1228 drugą połowę wsi księżnej Anastazji przekazał żeńskiemu klasztorowi Norbertanek w Wyszkowie. W 1534 roku nastał protestantyzm.
trwał ponad 400 lat, do 45 roku. 45 do wsi wjechały czołgi 9 Korpusu 2 Armii Pancernej Gwardii generała Bogdanowa. W marcu i kwietniu przybywają pierwsi osadnicy z powiatu gostyńskiego. Dalszymi osadnikami byli mieszkańcy z powiatu Stołpce ze wsi Nalobiki i Rudnia. Osiedlali się to żołnierze 1 Armii i 2 Armii Wojska Polskiego. I powstała tu gmina. Dobra, Maria, proszę. No dobra. Teraz idziemy do Letnina. Teraz idziemy do miejscowości Letnin. Tam widać się w oddali. I znów piękne okolice. Tam w oddali, tego nie widać, ale tam jest gdzieś w okolicy jest miedwie. Jesteśmy w miejscowości Letnin i ten totalnie typowy dom, to jest dwór zbudowany na początku XX wieku w stylu neogotyku angielskiego. Dwukondygnacyjny, z ośmiobioboczną wieżą, kryty płaskim dachem, zwieńczony krężelem. Dwór należał do rodziny młynarzy Ottona i Liny Haberle, których gospodarstwo liczyło w 1939 roku 152 hektary gruntu, położone było na terenach tzw. Młyna Dolnego. Po 1945 roku należał do wojska, a później mieściła się w nim szkoła. Obecnie należy do prywatnego właściciela. Spróbuję zobaczyć w lepszym miejscu. Ja jestem tu z drugiej strony, ale widać, że jest opuszczony i niezamieszkany. Nawet jeśli ktoś tu mieszkał, to już tego nie robi. Ale ciekawe. W kształcie zamku. Teraz dochodzimy do dawnego młyna. Ale mnie jeszcze co innego powiem o miejscowości Letnin, w której jesteśmy. Wieś położona w gminie i powiecie pyrzyckim. Po raz pierwszy wymieniona w 1260 roku w osobie rycerza Jana de Letnin. Należała do kapituły kamieńskiej i przez nią była administrowana. Teraz tak. Po śmierci Damiana von Schoning jego dobra odziedziczyły mniszki z Pyrzyc. Przez siostrę Damiana, która była mniszką, część gruntu we wsi należała do Antoniego von Schoning. Po sekularyzacji zakonu dobra przejęło państwo pruskie w 1811 roku. Chłop o nazwisku Machfels wykupił swoje gospodarstwo i po zakupieniu dodatkowych gruntów utworzył mały majątek. A to co widzimy, to właśnie kiedyś był młyn, który nadal stoi. Tylko nie działa. Teraz tak. Z tej rodziny pochodził Fryderyk Michaels, minister króla Fryderyka II oraz Jerzy Michaelis w 1917 roku, kanclerz Niemiec, później nadprezydent regencji pomorskiej. Ostatnim właścicielem wsi był Wilhelm Michaelis. W 1913 roku rodzina Michaelis sprzedała swoje dobra we wsi. No tutaj był młyn, ale tu już wody nie ma, także tu się już nic nie dzieje, także nie mogę pokazać. A tu kawałek dalej jest rzeka, której niestety nie zdążyłem zobaczyć nazwy. Właściwie taki potok, strumień. Nie wiem, czy coś widać. Tak jak widać, wychodzimy z miejscowości Letnin. Kto by pomyślał, że z tej miejscowości pochodził kanclerz Niemiec 1917 roku Jerzy Michaelis, który jego rodzina tu była
była po prostu chłopami. To było chłopstwo. Normalnie super. Ciekawa historia. To bym pomyślał. Aha, jeszcze jedno. Jakby ktoś miał do mnie pretensje, że mówię, czy interesuje się historią Niemiec. No nic na to nie poradzę, że tu były tereny niemieckie i w momencie, kiedy tutaj zwiedzam, no to ciężko, żebym mówił tylko wyłącznie o Polakach, którzy byli 1000 lat temu za Barnima, a nie mówił o historii późniejszej, przynajmniej częściowo, tak? To nie znaczy, że robię to specjalnie. No po prostu to jest historia tych ziem. I to wszystko. Teraz idziemy do Obronima. To co widzimy, to jest albo Lipia Góra, albo Lipie Góry, to jak woli. 83 metry nad poziomem morza. A teraz zbliżamy się do miejscowości, która nazywa się Obromino. I z ciekawostek, to tu jest... Ojej, co to się dzieje? Tornado miniaturowe. Wow. Tam widać krówki. No i to są domy ryglowe z XVIII wieku, ale nie wiem, czy je zobaczymy. Jak widać, jesteśmy we wsi Obromino. A więc jesteśmy we wsi Obromino. A co do jej historii, chociaż troszkę, to wieś pojawiła się w źródłach pisanych w 1250 roku. Wtedy książę Barmin, przygotowując fundację klasztoru augustynek w Wyżycach, uporządkował stan własności nadawanej zakonnicą parafii pyrzyckiej i nadał im Obromino wraz z nadwyżkami, to jest 64 łany. Później w 1311 książę Odton dał im jeszcze 14 łanów z okolic Obromina z przeznaczeniem na zakończenie budowy klasztoru. O, jaki ładny dom. To chyba świetlica. No, świetlica wiejska. To był kościół? Tam widzę krzyż. A tu ładny kościółek jest. Teraz tak. Co do późniejszej historii, to w 1583 roku nie, wróć. Bo mi tutaj przeszkadza ten ciągnik. Więc tak, w 1379 roku margrabia Otton zaświadczył, że jego wierzyciele rodu według skrzywnicy mają prawo do poboru podatków od chłopów z Obromina przez 4 lata. Książę Szczeciński w 1382 Świętobor zaświadczył, że rycerz Henryk de Grapow przekazał augustyankom czyn z 12 łanów. W tym w XVI wieku cała wieś augustynek po reformacji weszła w skład domeny książęcej w Pyrzycach, ponieważ w 1549 roku po układzie z Brandenburgią wieś w całości włączono do księstwa pomorskiego. Krótko mówiąc. Remont wieży kościoła. Proszę. W połowie XIX wieku było tu 14 gospodarstw. O. A w 1839 roku mieszkańcy zażądali parafii. Sprawa w 1841 oparła się o tron królewski. Ciekawostka. W Obrominie jest trochę ładnych domów, ale no, co są stare przebudowane na dzisiejszy styl.
Ale tutaj szachulcowych nie widzę. No widzę trochę stodół. Ale jak na razie szachulca nie widzę. Już wiem, gdzie posiały się domy szachulcowe, przynajmniej to widzę jeden, który z boku ma jeszcze zabudowę szachulcową, ale już w większości jest po prostu no, pokryty elewacją. Bardzo proszę, z boku widać pozostałości drewnianej konstrukcji. Gdy szachulec zanika. O, to jeszcze z boku troszkę widać. Ale okiennice są, zobaczcie. Jest okiennica starego typu, nie nowoczesna. Tu są ładne domki. Proszę, tutaj z jednej strony. To jest Obromino nadal, nie? A to drugi. Niebieski. Coś jak holenderski. Ci Holendrowie właśnie lubili takie kolory. A już kończy się miejscowość. To sprzęt rolniczy. Zeszliśmy na Pyrzyc. A to była kiedyś świeża ciśnie. Nie wiem, może nadal jest. No nieważne. Teraz spróbuję pójść tam, gdzie jest studnia świętego Ottona. Ale zobaczymy. Proszę, teraz dochodzimy do studni świętego Ottona. O, tutaj jest opis. Więc tak, może czytać się nie będę, ale jak wam się uda, możecie powiększyć i przeczytać, czy zatrzymać. O, teraz tak, a ja powiem, że jest to studnia świętego Ottona, jest to studzienka zniesiona w miejscu, w którym podczas chrztu Pyrzyczan w 1124 roku czerpa wodę święty Otton w 700-lecie wydarzenia w 1824 studzienka została obudowana granitowymi blokami. Autorem projektu był wybitny niemiecki architekt Karl Friedrich Schenker. Oczywiście, proszę, o, nawet tam żaba jest, jest woda i mamy krzyż, który widać, że jest złożony, czy już pękł wcześniej, trudno powiedzieć, czy Rosjanie go mu zniszczyli, ale to nieważne w tej chwili. O. No i tutaj jest napis po łacinie. Ad fontem vita hoc aditu propete levandi constantis vitae launa xpes erit. Ciekawe, czy ktoś wie, co to znaczy. Jak na razie znalazłem, że jest to wykuto łaciński napis. Cytat z inskrypcji w Baptysterium Konstantyna Wielkiego w Rzymie, w apsydzie. Nie, to już jest co innego. Ale nie bardzo wiem, jak się tam dostać, ale te wzgórze, które widzimy, to jest grodzisko. Pozostałość po grodzie, które było w owalu, wyodrębnione z wyższym niższym grodem. No i tam znaleziono bardzo wiele cennych znalezisk. No i w ogóle jako ciekawostkę, że
raz pierwszy w 845 roku zmieniono nazwę plemienia Prisani, czyli Pryszczanie. Był to geograf bawarski. Także, o matko. Jedny piesek. Jednak udało się dojść. Proszę. Elementy nagrobka, a to nie jest XX wiek. A tutaj typowy schemat grobiska. Miasto lokacyjne. Średniowieczne. Plan Pyrzycki. XII wiek. Po 39. A to plan Starego Miasta z grodziskiem. No i tutaj różne naczynia i znaleziska archeologiczne. No i tu jest opis. Wcześniej średniowiecze zamiast Pyrzyca skoncentrowało się na prawym brzegu Siciny. No to tak zwane Stare Mieście. No dobra. Można będzie sobie to przeczytać. No tu wiele nie zobaczymy. Po prostu wzgórze, które pewnie zostało przekopane wielokrotnie. No tak, to się już kończy. No, nie ma co więcej szukać. No w każdym razie to jest to miejsce. A żadnych rewelacji to nie zobaczymy. Po prostu zrośnięte wzgórze. Nadal jesteśmy w Pyrzycach. No i to parę takich rzeczy. W 1124 roku przybycie do miasta misjonarzy z Ottonem z Wandenbergu i chrzest Pyrzyczan. 1230-1240 powstanie miasta wzorowanego na zachodnich europejskich. Obok dawnego grodu. XIII wiek budowało mocnie miejskich. 1263 uzyskanie praw miejskich. 1283 zjazd Brandenburczyków zakończony spaleniem starego sowieckiego grodu. O. 15 wiek. Rozbudowa murów miejskich. 1634 spalenie miasta przez wojska szwedzkie. 1637 początek władzy Szwedów. 1653 początek panowania Brandenburskiego, później pruskiego i niemieckiego. 1882 uruchomienie połączenia kolejowego. Otwarcie seminarium nauczycielskiego, obecnie szpital. 1909 powstanie pierwszego kościoła katolickiego po reformacji. 1936 włączenie do miasta przylegającej do niego wsi Stare Miasto. 45 zdobycie miasta przez Armię Czerwoną. 58 nie 50 przeniesienie z Lipian siedziby powiatu. 58 stworzenie klubu piłkarskiego Sokół. 1960 rozpoczęcie budowy bloków mieszkalnych. 1964 oddanie do użytku nowego stadionu. W 69 otwarcie biblioteki miejskiej. W 73 powołanie Urzędu Miasta i Gminy. 1980 pierwsza edycja pyrzyckich spotkań z folklorem. O, a tutaj mamy jeden z kościołów, który się zachował. Zaraz go zobaczymy. Uff, gorąco. Co to za gościu?
Kościół Matki Boskiej Bolesnej. Augustianów. Teraz tak. Jest to najstarszy kościół w mieście. Świątynia została wybudowana z cegły w 1260 roku jako kościół klasztorny sióstr augustianek. W XVI stuleciu został zniszczony przez pożar i powoli niszczał. Pod koniec wieku został odbudowany, ale na bardzo krótko, ponieważ już w XVII wieku został całkowicie zniszczony. W drugiej połowie XIX wieku budowla została wyremontowana i rozbudowana. W czasie II wojny światowej została spalona, odbudowana w latach 1951 dzięki staraniom księdza Tomasza Koszyka. No i tyle. Już wszystko wiemy. No teraz idziemy wzdłuż zarośniętych morów miejskich, bo tu wzdłuż są po prostu działki. Dlatego jest zarośnięte. A i tak to ciekawie wygląda. Tylko ciemno się zrobiło, to słabo widać. Część murów obronnych jest odnowiona. Ta bafta obronna, fajnie. Jest to baszta pijacka. Już nie będę czytał całego, możecie przeczytać. I tak wygląda tutaj. Wielka. Tu jest wejście. I tu mury. Z tej strony też widać mury miejskie. To nie zdążyłem zakończyć wycieczki, bo właśnie doszedłem do busa i już odjeżdżał. Dlatego od razu do niego wsiadłem. I dziś nie tylko włączymy w busie. Do zobaczenia na samym wycieczce. Pa.